Nazywa się bokserem, no niech się nazywa, no. Co by nie widział Jurek Kulej? Jerzy Kulej był z Częstochowy. Najman, Marcin Najman, był z Częstochowy. Marcin poprosił trenera Kuleja, nieżyjącego, świeć Panią na jego duszą. No i tak sobie trenowali. Pogadali się. I tak sobie trenowali. I pewno od czasu do czasu trener Jerzy wierzył w niego, powiedział mu, że może coś z niego będzie. Marcin uwierzył, bo no jak mistrz mówi wielki, to dlaczego ma nie wierzyć? No i tak się stworzyła legenda Marcina, bokserska legenda Marcina Najmana.